Baby, will you believe in me? Cause as far as I can see, you are the only one for me. We can sit and watch the world go by. Dobry, wesoły kostek, można? Nie, nie zacząłem jeszcze. Już tak myślę. Cześć, moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Paweł 15. Jak to być normalnym, no? Jak ty się normalnie przywitać? Jak się ma takego Krzycha Ślązoka? Ja tu zamyślałem, okay. A to zrobię fajną panorama, tu to, tu tam, o to. Panoramę to masz. Góreczki, króweczki i te... Słowicką. Właśnie. No i bądź normalnie, nie bajesz, bo masz takiego Krzychu Ślązoka, który... Dobry. Który tam wiesi na drzewie i Duszek Puszek, okruszek z fabryki Puszek, który sobie pije puszkę. Kłem Puszek. I jeszcze Kłem. W ogóle ty... Padłeś? Był mnie Alok i kupiliśmy sobie puszkę Pepsi, która jest taka duża jak normalnie puszka piwa. Pierwszy raz takie coś widziałem. To może to było piwo? Nie, to był Pepsi. To był Pepsi, tak. Duszek. Język polski być trudna. To było. Tak jak ta twoja Baśka, Adamek. Co? Tak jak ta twoja Baśka. No co Baśka? Baśka jest fajna, możesz coś do Baśki? Tak, laguje. Ale tak lepiej na nie wchodź. No bo historia jest taka, z Duszkiem dzisiaj był niego Alok. Znaczy, to u was to trochę wcześniej, bo to nagrywałem wcześniej, to wiadomo. I Duszek czuje się dzisiaj. Duszek się. Wcześniej. No wcześniej, no. Jak on to wstawił w środę, a wyście się spotkali. Sobota. Aha, dobra. Jak on to wstawił w sobotę, a wyście się spotkali w sobotę, no to ma sens. Dobra, no. Dobra. No i Duszek czuje się uszczęśliwiony dzisiaj. Dobra, idziemy do roboty, bo. No, dejcie się, no dobrze. Się... Będziemy gadać. Jak zawsze. Dobra, Ślązok, to dej się, ni! Aha, Duszek się jeszcze Minecrafta. Aha, no to tak, to jeszcze nie wyrosło. No, to tak, to jeden robić, drugi robić, a idę sobie po piwo. Do Baśki idź zamoczyć. A zamoczę sobie i co, leci? No. Także, jeden będzie prasował, drugi będzie dalej owijał te bele, a ja już myślę, że wezmę sobie za zwożenie tego. Zwożenie? Zwożenie, nie? Zwożenie. Dobra, ja nie wiem, nie znam się. Duszek, kwestia traktorka jakiegoś, praskę i jedzie maj testu. Mogę tego, dzięki. Nie wiesz, gdzie jest praska? Ja ci tu otworzę drzwi po tej drugiej stronie, jest przy tym tankowcu. Chyba. O kurde, jak to głośno chodzi. Co? Ten ciągnik chyba jeszcze nie był używany, co nie? Który? Ten zjadę. Nie, musisz go zostawić, bo będziemy tym. Ja nie będę zbierał ten. Jakie ruskie drifty. Panie, zlituj się nad nimi. Nie mieliśmy śpiewać, dobra. Bo się znów zacznę. Dobra, tego nie było. To co ma to ciągnik wziąć? No tam masz jakieś ciągniki, nie? W sumie właśnie w przyszłym odcinku będę aktualizował swoje mody i tam dorzucam kilka. Znaczy Duszek podrzuci mi takiego super traktorka. Taki naprawdę fajny. Akurat do mojej farmy. Który ma taki, Duszek, ale żeby przejechać przez drzwi, to musisz najpierw otworzyć, wiesz? Otworzyłem. Ale on chce, wiesz jak, przez drzwi przejechać. Ale otworzyłem. Otworzyłem drzwi. Zabrałem mu tą przyjemność. Tam na wprost, widzisz gdzie masz otwarte? Tam masz prasę, tam musisz wjechać i tak trochę panewrować. Duszek, a ty sobie dołóż dzisiaj do jakiejś roboty, czy co, jak to wyglądał? A co? Nie, do Ślązoka godę, przepraszam. Ale może bicka te. Wow. Hopie! Hopie! Jak się tak ma potem. Co mówisz? Co powiedziałeś teraz? Jak się nie ma dziewczyny, to się potem tak ma takie bicki. Ale no wiesz. Trzeba było trochę bicki potrenować, to dziewczynie trzeba było po panie. Jednego bicka. To wiesz. Chyba, że na zmianę. No właśnie, tyłem. Tyłem, no tyłem musisz wyjechać, do zadku. Ja wiem, że tu tyłem się wyjeżdża. Tak. Ja już wiem, ale czasami to zapomnę. No właśnie widziałem. No ale to tak wbiegł. No i tu możesz, pora bel tam jest. Co? A no ja widzę, sturlałaś. Co powiedziałeś, Duszek? Nic. Ej, Ślązok, jedzie na tam trawę w prawo, ja ci coś pokuszam. Jedziemy w prawo, tak na ten most tam, tak? Na ten most. Mogę już w dwójkę wciepnąć?
To jest 8 już. Aha. Jeszcze trochę w prawo, tak delikatnie skończyć. Na te drzewo pierwsze. Gdzie tutaj mam jechać, to... Tam pod dwójką jest. Upedliny idzie, spadaj. Co ty chcesz? A czemu tu jest jeszcze jakaś trzecia osoba? Aha, bo mi pokazuje się tam. I no, wyjdź z ciągnika. Właśnie widzę, co to tam jest? Co się tam topi? No, ratuj, chodź go. Tu. Ratuj go. I to musisz też obwinąć tym folią. No chyba. Że tutaj? A nie, tam. Nie, tu z drugiej strony, tam. No chyba ty. No i to musisz też zrobić. Ślązek sobie nie poradzi, to kto sobie poradzi? Duszek, no. Co ty robisz? Duszek, czemu ty przecież co robisz? Patrz, to jest pendolino normalnie. Polskie pendolino. Ja, to było trochę... Wyprodukowane przez Duszka. Bo Duszek lubi. Duszek lubi tak szybko. O te pendolino co nie chodzi. To co, suchara pierwszego? Mogę? No, bo mam suchą bułkę, to może być. A przecież mam babeczka. To mogę? Nie. No, to dzisiaj Duszek zapytaj pierwszego suchara. No to uwaga. Andrzej Majamnik. I to już? Andrzej Majamnik. Majamnik był taki gruby i stary. A to będzie z cenzurą także. Bez tak. Cenzury, no. Co? To z cenzurą? Bez cenzury. To jest bez cenzury, tak? Tak, bez cenzury. No dobra, no to uwaga. Ślub za uszy zatykaj. Dobra, słuchaj, uwaga. Jamnik pewnego dnia do niego cię odezwał. Andrzej, jeśli wystawisz mnie na wyścigi psów, to ja ci obiecuję, że to wygram. Andrzej taki zdziwiony, że Jamnik się do niego odezwał. No okej. Okay. Zaufał Jamnikowi i zapisał go na wyścigi psów. Przyszedł dzień wyścigów. Jamnik wraz z innymi psami... Startuje wyścigu, no. Stawili się na pasie startowym i nagle sędzia wystrzelił tym pistolecikiem jako sygnał start. I psy poszły. Wszystkie, moment, jeden za drugim. A Jamnik ostatni turla się, przewraca i nagle padł na ziemię zmęczony. Podbiegł do niego wkurwiony Andrzej. Jamnik, co się stało? Co to pierdasz? A Jamnik mówi, no kurwa, nie wiem. To już? Tak. Dobra, to było tak nudne jak flaki. To było straszne, no i chujowsze zakończenie jakiegoś suchara kawał, które słyszałem. Mieliśmy nie przeklinać, słyszałem. No ale to było po prostu jako opinia na temat tego suchara. No, to było to już takie piękne kawał, ta esencja już wypływała i nagle tak... No, tak by było. To ja może poprawię błąd Duszka. Co robi traktor u fryzjera? No, Adamek, dajesz? Co robi traktor u fryzjera? To gdzie słyszałem? Czekaj. Ja dowiedział, on to muszę chwilę pomyśleć. Terkoczenie. Nie, nie terkocze. Poczekaj, ja to gdzie słyszałem? Harbi. Nie. Poczekaj, ja to słyszałem gdzieś, no kurna, no. No nie wiem, no. Co robi traktor u fryzjera? Warkocze. O! Dobre. Dobre. Nie, ostatnio moja fryzjerka strzykła wszędzie. To ci ścigła, co? Włosy łanowe. Właśnie coś tak to słyszałem. Tak. Już za niedopatrzenie. Ej, ale kurczę, gdzie mam załadować to pieruństwo? Ja ci to wszystko w jedno miejsce staram się, żebyś nie musiał jeździć. No, bo ja to będę chyba po jednym się zwozić, wiesz? No, to tu masz wszystko przy tym mostku. No dobra. A za dzisiaj kursów narobię, tylko nie wiem, gdzie to postawiać wszystko. Kurde, bym to musiał wszystko tam jeździć z tym. No dobra, zobaczę na razie. Na razie pojedynek z tym tam. No ja... i tak a propos, jadę tym fajnym ciągnikiem, nie? Tak a propos, aby ktoś jeszcze nie zauważył po 10 minutach. Tyłem nim wyjechałeś. Adamek. Co mówiłeś? Jeszcze raz, czekaj. Ale coś mnie zagłusza tu. Halo? 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 Krzychu? Ja to tam słyszałem. Tak, Krzychu? Mamy problemy techniczne. No, dokładnie już wracamy. Tak, no, deszcz, huragan, buragan. Alok dorwał Duszka, Puszka i tyle się stało. I dlatego należy mu się unsuch. Super? Un.
Super. Adamek, jak ty jeździsz? No tak się na mojej farmie jeździ, tak można. Tak jak ja to można. Je poruchany. Tyś je... pozaginany. Ale ty kurczę, parydy tych od nich, tych no. To no, naprawdę tak. Są kurczę zaczepiste, nie? No fajne. Dawid z getta. To było Fast and Furious. No. To było kurde mistrzostwo świata. No. A widziałeś tego? Simon Smorong? Nie, nie widziałem jak chyba. Jak śpiewa Gang Albanii? To jest taki facet. No kurde, taki śmieszny, że to jest masakra. To jest taki hu facet. A Duszek, ty go widziałeś czy nie? No, ale nie. Ten co Gang Albanii śpiewa czy kto? Nie, to jest taki jakby cover zrobił ten facet, facet, no to jest takie coś dziwnego, takie dziwne stworzenie. On tak śmiesznie śpiewa, jedną jedynkę ma taką ułamaną prawie całą i tak śmiesznie no wygląda. Nie no, pokażę ci jak skończymy odcinek. Ale ten, nie wiem, czy coś widziałem na Facebooku? Ten Popek chyba, nie? On tam śpiewa w tym Galerbanie, tak? Czy jak to się nazywa? No Popek. Tak przynajmniej przeczytałem i po prostu było coś takiego. I on właśnie, normalnie nie uwierzyłem i nagrali taki króciutki filmik, jednominutowy, gdzie on po prostu tam zwraca się do jakiegoś nauczyciela, że po prostu ten nauczyciel na jakiejś tam szkolnej dyskotece właśnie dzieciom z podstawówki chyba włączył ten Gang Albanii. No i on miał do tego nauczyciela pretensje o to, że to włączył, no bo no dobra, śpiewają muzykę jaką mają, ale też słucha kto chce słuchać i no to rodzice też ma tu w sumie rację, że jak powinni na co zwracać uwagę, nie? Czy tym bardziej nauczyciel, osoba dorosła. No właśnie. Chociaż nie wiem, czy dorosła. Może w papierku, ale w głowie chyba nie jest bardzo. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. No, pójdziesz sobie na browara. Wszystkie te bele były tutaj na dole, Adamek. No dobra, okej. Dziękuję bardzo. Zgłaszam. Ja zgłaszam przyjęcie i zgłaszam zgłoszenie, że. Zgłaszam, że ogólnie zrobiłeś to było... już wszystko? No. Ogólnie... Co wy tak dzisiaj do roboty się kurde daliście, jak nigdy? Ogólnie to było pytanie, czy te wszystkie bele spadły na dół, no ale niech ci będzie. Co? No mi chodzi, czy te wszystkie bele, które robiłeś, spadły tutaj na dół na pole? Nie, wszystkie chyba nie jakieś, może dwie tam zostały. No bo tu wszystkie z dołu już rozwiozłem. Czekajcie, bo mi się babeczka kurde rozpitoliła. Czekajcie, bo moment, trzeba kruszki pozbierać. Przepraszam was bardzo, ale... Ja jem po prostu w biegu, ja nagrywam, biegnę, w tym czasie jeszcze sobie jem i jeszcze załatwiam sprawy fizjologiczne, także musicie mnie trochę zrozumieć. Fizjologiczne. Nawet nie jest to, co znaczy. No, ja znam znaczenie słów, które używam. Już waj słów, których nie rozumiesz. Dobra, co z tym ciągnikiem? Wstawić już? Dać go do wody, niech się szybciej umyje. Okej. Okay. Czekaj, ja go wezmę, ej! Szu! No dobra, no to czekaj. A tutaj chować ten swój? Tak, schować swojego małego. Zobacz. Nie czekajcie, bo ja tak nie będę jeździł tym jak wariot. Mnie tego ostatniego mogłem ci go zawieźć tam, no ale trudno. Nie chciałeś. No mogłeś, no. I co byście to wszystko zrobili? No. Jeszcze tu zobaczę na prawo, czy tam coś nie ma. A, to wiemy co robicie. To. A już wiem co zrobimy. A tu są jeszcze trzy bele, ale one są już owinięte. No dobra, to weźcie to odstawcie. Bo ja się nie spodziewałem, że tu ekipa ma takie tempo pracy. Bo zazwyczaj to jest tak, że kurde 3/4 odcinka to jest czyste pitolenie. A jak ty też masz takiego bicka, ja nie mogę. Ja też? Wiesz, alok niego był, to wiesz. To dwa naraz. Ale ty masz aloka, to jak... Aha, no w sumie tak. Ej, szybko w lewo. W lewo! Spokojnie. Wiesz co, możesz mnie jedynie pogłaskać. Nie ma po czym. Po obciągniku? Żebyś się nie zdziwił. Jak cię kosiarką dojadę. Ej, ale ty jesteś z nim, Duszek? Nie. Bo na mapie pokazuje, że ten, że jesteś gdzie indziej. Nie, nie jestem gdzie indziej. No nie! No idź ode mnie, wariocie. Zapraszam. Ale Duszek mnie zagadał, no. Jak to było, kurcze gracze? Sterz, zablokuj, usuń. Kopniak. O, ej, może macie ochotę? A dlaczego ja?
Chyba ty. Bo innego nie było tytułu serialu. Fajny suchar, nie? Taki pro. Profesjonalny. Już jak parkujemy ta machina czasu. Wyłączony. Ale ty sobie zobacz, jak ona działa fajnie. Ona ma te fyrtołki przed tym. Ona ma te fyrtołki z boku. Tam wszystko chodzi. Ja tak, aha. Terkocie. O, a te drzwi skrzypią jak głos kurczysy. A, no bo to wiesz. Jak Alok podczas stosunku. Okej. Okej. Dobra, Duszek. Nie musiałeś nam to mówić tak otwarcie od razu. Dobra, okej. Nieźle ci to wiem. Ej, ale Duszek, zabezpieczyliście się? Czy bajtel będzie? Ale ja nie chcę za chrzestny, bo nie mam hajsu. Nie było ciebie, bo ja się przejęzyczyłem. Tak, przejęzyczyłem, tak. Pięknie się tym jeździ. Dobra, dzieci, bo wam się nudzi. Jeden bierze to i zbiera te bele, a drugi bierze tego ciągnika. Ja mu wypożyczam tutaj już... siewnik. Nie bierz kosiarki. Nie bierz kosiarki. Ja mu wypożyczam już tutaj, jak mi to ja odpowiedział, na 3 godziny. Sprzęcior i idziesz sadzić. I nie ma opierniczania się na mojej farmie. Już! Bo tu robota się musi robić! Już! Ganiać! Już! Jowo za chwilę pogoda wszystkich! A se przez ten mociek przeskocza. Albo i. Ale fajnie. Zostaw mi te kosiarki! Zostaw to, co nie możesz macać! Dobra. Czemu? Dobra, mamo. No ale ja postać chociaż. Niech se stoi. A kupniaka też? Aloka, Adama, tu nie ma jakiejś zawety? Ej, co ty tak o Aloku dzisiaj tylko? No, wiem, że ciebie był. Tak. A jaki traktor mam sobie wziąć? No egal. I pole numer 1 już bierzesz pod swoje rączki. A ja tymczasem sobie ogarnę taką sprawę, ponieważ mam zapotrzebowanie na wióry nam wskoczyło, także to od razu sprzedajemy. Jest to... Kaj się to podpina. Ej, tu nie ma zapotrzebowania już tego. No co za chamce? No bo czas przyspieszyłeś przecież. No tak, żeby był ranek. No właśnie, no to może ci się skończyła no nie, bo patrzyłem. Na Allegro. Kurczę. Właśnie mi się licytacja kończy, nie? Kończymy, dobra moi kochani, musimy kończyć. Ci się kończy? To był suchar. Wiesz, że musisz kartofle tego załadować? Ja, no taki głupi grzech nie jest jak ty, że jedziesz z pustym siewnikiem i siejesz. Jeszcze ci wyrażę. To nie jest siewnik, tylko sadzarka i kto tu je głupi? Ty. No właśnie, syneczku. Ty się musisz dużo nauczyć. Ale po co ty bierzesz te kartofle, jak możesz wziąć tamte? To taniej wyjdzie. Ale ja wolę cię wziąć tak, w ten sposób. Czemu ty w ogóle stoisz połową u góry, połową na dole, połową w kabinie, połową poza kabiną? No bo jestem czteropołowiowy. I mama nie robiła cię, nie zrobiła cię, nie urodziła cię całego ino w czterech częściach. Nie, bo mnie... O, wióry. No! Niebiosa, Allahu, podziękuję Tachu. Jeden problem to nie problem. Adamek jego bardzo nosi. Na zakrętach. A to nie szkodzi, ale masz to zrobić. Ale na którym pole w ogóle? Na jeden. Ej, to jest. Adam. Na ile mu pól? 10? Ja, 1000. Adam. 1000. Tak? Jako, że jestem katolikiem. Tak, i księdzem, na niedługo. I powiedzieć o Allahu. Ale... Równie dobrze, ja mogę stąd sobie wyjść. A no wiesz jak to jest. Trzeba być tolerancyjnym, tak? Nie w tej sytuacji. A tolerancyjny w sytuacji... A właśnie, chrześcijanin! A propos, ty tolerancyjny, a jak Algu ciebie był, to też było po chrześcijańsku? No właśnie, pogadajmy się teraz na ten temat. Tak? To ty, że po chrześcijańsku? A tak cię, kurde, rączka nie śwież, biduszka też nie, żeby tak się nie iść wyspowiadać. A co z tego? No to dzieci. No, jak pójdziesz do księdza i powiesz, że jesteś chrzciny, to co? O Boże. To co? Ci da chrzest polski. No nie ma czy budu. Jo, nie. Dobra, to wybiera to wiele. Możesz mówić mi Jan. Z kim ja Jan z biznesu. Jaki Janusz? Z birmowania mam. Człowiek nóż. Janusz.
Och. Dobre, nie? Jest dziś. Czemu blondynka otwiera kefir w supermarkecie? Czekaj, wymyślę. Żeby sprawdzić, czy tam jest kefir. Bo pisze tu otwierać. Dobra. Ale nie mów blondynka, bo później... Kurczę... I tak też nie masz dziewczyn na kanale, co ty chcesz? Panie! Całe 15% populacji na moim kanale to są dziewczyny. To chyba podrabiańce. Kurczę, czemu mi się te wióry tu nie... No nie. Dobry. Co to? Jork. Jorguj, słuchawki, bo nagrywamy. Kto tam za się wepchnął na ten teges? Jorguś. No, kurde, Jorguś, ty zaś masz smaki na nos, no. No zostań, już i tak jest końcówka, co zostań. No jest okay. Nie unacza, bo ja muszę daleko po słuchawki. No ale jakbyś mógł łaskawie, bo jeszcze jakieś 5 minut musimy nagrywać. Dobra, spoko. Tylko taka sprawa, bo... Jak ja mam te wióry teraz przewieźć? No łyżką, nie? No ale... Artyor mógłby zostać, ale... No ale do tej przyczepy nie można chyba. To jakąś... Znaczy ja podjeżdżam pod tym taśmocią, wiesz? No. No i nie sypię. No to podjedź przyczepą. No podjeżdżam przyczepą. Aha, no to na łopatę. Znaczy łopatę. Nie. Na ten. Na łyżkę. No ale idź, mam złyską zapiernica przez pół miasta? No to się... Nie, no kuźwa, no co za debil, no patrz. No. to cię może to nauczy. Co powiedziałeś? Czekaj, jak to teraz będzie sadził te kartofle. Tą sadzarką twoją. Tej funkelnówka, panie. No ale to nie można tu. O, w mordę. Ale tak, odcinek, że Duszek nie dostał kopniaka. Zaraz nie. Dostanie, się uruchomi. Jak musisz kopniaka, to... Musisz go... Rozrusznik musisz naprawić. Marny jest twój los. No jak ja teraz mam te wióry przewieźć, powiedzcie mi. No na łyżkę i spróbuj wysypać do tego. Do ten. A myślisz, że ja mam łyżkę? Może jeszcze łyżeczką, co? Łycha do traktora. Ciągnika siodłowego. Jaki ciągnik siodłowy? Wiesz, co jest ciągnik siodłowy? No, a ty. No dobra. Nieważne. No nie. Nieważne. No dobra. To Duszek, spróbujesz to zrobić? Co? Wrzucić jedną łychę tych wiór do tego? Do tej przyczepy? Ale co to będzie? No to spróbuj tam wrzucić coś tam do tego. Bo ty masz ten ładowacz, nie? Jak przejdziesz, to podejdź tutaj tylko. Tak, dobra. Weź tą tę łychę i weź zabierz wióry i czy można tutaj na tą przyczepę wrzucić. No poczekaj, jeszcze jeden, ja jestem no kobietą. Dobrze, spokojnie. Nie denerwuj się, słoneczko. Dziecko nie możesz się denerwować. Naprawdę, spokojnie. Ty już jest po 8. No. Zmierzmy się kończyć. Ostatni rozpatrzyłeś na zegarek, jak było po 4. Duszek, ale tyś nie miał we mnie wjechać. A o co ci chodziło? Lubię w ciebie wjeżdżać. Wiem, że ty jeszcze masz smaki, bo Arlok pojechał i tak dalej. Zostawił cię na pastwę losu i wybrałeś Adamka. Arlok miał nadzieję. Jesteś chyba. Radziłeś. Pomasz. No nie, jeszcze synko. Ale Duszek, ty masz teraz wziąć. Powtarzam. I masz tą... czemu taką łysinica jedzie? I masz... łychę wziąć, zabrać, wziąć wióry i wziąć i wrzucić je na przyczepę. Ona się to... Rozumiesz? Do you understand? Tak. Dobrze. I go be. My friends. No. A teraz się postaw. No to weź odjeźdź tą przyczepką. No diabłem. No postaw się. To się podniesie. Dobra, teraz w moim mili musimy zrobić małe te cięcie, ponieważ mamy problemy techniczne. Uwaga! Zanurkował pod stół. Co się stanęło się? O, wiem jak to zrobić. Co wy tam we dwóch robicie? Nie pytaj.
Mam tam przyjść? Lepiej nie. Nie działa. Już jak wiesz, czasami myślę, że wystarczy czasami pomyśleć, wiesz? No, wszystko musisz. Ja pierniczę, Duszek, ty to też jesteś, kurde, kilo kłopota. A z tego cięcie normalnie zrobię, nie? To synchro wbiło i tak dalej. Kurde, no, Duszek Duszkowski. Coś obciążnika ci zstegowałem, nie? Dobra, masz. Że ten chwytak. No masz. Tym obciążnikiem to przód jest tak lekki. No, ale jak wejdziesz, kurde, załadujesz do przodu, to masz... Wiesz, no. Ja wiem, ale kurde, no, co za... Ja to inaczej zrobię. Dobra, żeśmy sobie już poradzili z tym. Chociaż nie wiem, czy Duszek sobie poradzi z zapięciem tego. Poczekaj. Duszek się wiejesz. To jest w dupnym miejscu ułożone. Duszek się wiejesz. Jak się wieje? O mordę, faktycznie. Ale patrz, ten ładowarz jest prawie większy od tego ciągnika, nie? Z kitu. Ale fajny, nie? Taki ten ciągniczek. No. Taki słodziutki. Takie, ma, patrzcie, tu ma takie... Czekaj. Patrzcie. Tu ma takie dwa oczka, tu ma widzę, nosek, widzę. Tak, widzę. Tu ma buźkę, tu ma uszka. No. To już jest po cięciu. No już 3 godziny temu. Duszek, ty nie możesz wjeżdżać ściana, ani chwytak, no możesz zabrać... No ja wiem, ale to jest takie lekkie, mówię ci, no. Patrz. No to zjedz, kurde, kaczka więcej i nie będzie takie lekkie. Dobra, no i... A bo gdzieś na Zokowi, to już nika nie poleci. Gdzie masz te wióry? To co? Tu, no. A nie możesz pod to podjechać? No właśnie nie chciał tu wrzucać i chyba myślę, że tutaj też nie da rady, ale zobaczymy. No. Tylko tu będziemy się chyba wyżej, bo nas taka... Taka niewidzialna przestrzeń tu jest. Co ty tak? Weź bo ja z kabiny jadę i nie wiem, dobrze? Tak, dobrze. Malutku. To chyba jednak nie wyjdzie. Tak mi się wydaje. Do jutra ty pole BDS-u. No nie. Mogłeś większego kupić. No spoko, także spoko. No dobra, no to nie będziemy się z tym, że tak powiem, pieprzyć. Nie będziemy się z tym pieprzyć. Tylko czekaj, ja ci duszę przynajmniej fotka ciachnę. Dobra, niech tak będzie. A co te wióry gdzieś tam na wieży poza odcinkiem wiezę. Dobra, no to moi mili, Krzychu, to poskocz tutaj do nas się pożegnął, wiesz co? Bo tak będzie akurat. I go B. No, go A, my friend. Go or B, go R... Or not to B. Okej, bo ty masz takie slow motion w tej grze. To podskocz się tu i że tak powiem, się ładnie pożegnamy. Kulturalnie, aby raz. Chociaż powinniśmy na browara jechać, nie? A nie, wy się sobie jeszcze zasłużyli. Siadaj. Siadaj. Czemu? Siadaj. Jedziemy na browara. Jedziemy, Ślązok? Jedziemy. No, przegłosowane. No to przegłosowane. Kto pierwszy, ten dostaje browara, kto ostatni, to ten sprzątał. Ale... No Ślązok nie mogę być pierwszy. Ale nie wękaj. To jest główna zasada tego wyścigu. W prawo! Ej, my tam do końca odcinka nie zajedziemy, jak to 15 na godzinę idzie. No nie. To ja sobie pójdę. Czekajcie, ja to zrobię inaczej. O ty cholero! Weźmy tą kosiarkę. Nie, ja? Nie, uwaga, bo tu będę skakał. Aha. Ej, no weź, gadaj. Co mówisz? Ja wziąłem sobie takie szybkie buty, wiesz? Buty szybkie do biegania. A gdzie to się idzie? Dobra, wara. Ej, coś cię skręciło chyba, mi się wydaje, wiesz? Ślązok. Ale patrzcie, wam, właśnie jak już jestem, to pokażę wam coś. A jak na tym polu, to patrzcie tak... Tak, że przecież to kartofle, to tak drgoce, to tak czuć to po prostu jakby te pole. Tak drrrrrr. Ja jestem browar. A on jest na farmie, nie tam! Nie no, żartuję, on jest tam, już on pokazuje. Uwaga, muszę najechać! Matko święta. I do święcim przygotowana.
krzu na wprost. Bijmy do browara na wprost. Bijmy. No, czemu ty we mnie wjeżdżasz? Tak, ostatnio do Alokiem byliśmy, kurczę. Ja wam pokażę właśnie, gdzie byliśmy. I gdzie żeśmy zakończyli odcinek. A Duszek, ty jak próbujesz dojechać? Coś ty zrobił, Adamek. Co? To jest normalne. Ja biegnę. Tak się jedzie. Czy w tym widzisz coś dziwnego? Widzisz, Ślązok, w tym coś dziwnego? Tak, driftuje z jakąś sienicami. A, i tu musimy links. Tu musimy links. Tu musimy links. My friends. Tak, tu muszę sobie zakręcić. Muszę pachołek zrzucić, którego nie zrzucił, bo jest niewidzialny. To jest naprawdę bardzo trudne. I te osoby, które ze mną grały, to właśnie w tym miejscu już jesteśmy przed browarem i tu żeśmy się zatrzymali. Poczekaj, jeszcze ja, bo ja muszę tam podbiec. A dolecisz dzisiaj? No, spokojnie. Dobra, okej. No, także moi mili, także. No, nareszcie kończymy prawidłowo odcinek. Ostatnio... To jest dokładnie. No, moi, ja już jestem w swoim miejscu. No, to możemy kończyć. Poczekaj, zaraz skończymy, tylko tam wybiegnę. Aha. Aha. A Duszek, może się teleportniesz do koziarki? No! No! Tak, Krzyżok, tu nie wskoczy, patrz. Chyba zrezygnął. Dobra, moi mili, to będzie na tyle dzisiejszego odcinka. Trochę żeśmy zrobili. Co to jest? Wyłącz to! Dobra, no to tym miłym akcentem żegnamy się dzisiejszym odcinkiem. Trzymajcie się płytko, Krzywo Ślązok i Duszek Puszek i muzyczka w tle. Jeszcze mi kurde myślą prawa autorskie. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, papa, cześć. Goodbye. No, także żegnamy się.